Dzień dobry, witamy Państwa, to jest Ekspres Biedrzycki, a Państwa gościem dziś Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie pośle, czy Prawo i Sprawiedliwość zrobi krok lub dwa do tyłu, jeżeli chodzi o ustawę dyscyplinującą sędziów? Dziś wiemy, sprawą ma zająć się Komisja Europejska, jutro Parlament Europejski. Zasadniczo sprawy ze stanowieniem prawa w Polsce mają się tak, że zajmuje się nim polski parlament. Doceniamy, że ktoś się interesuje za granicą naszymi rozwiązaniami, no ale raczej staramy się być tutaj konsekwentni. No dobrze, a gdybyśmy tak poważnie porozmawiali na ten temat? Ja jestem śmiertelnie poważny. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, czy nie? No wydawałoby się, że to jest oczywiste. No to oczywistą oczywistością, cytując klasyka oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego, chyba też jest to, że musimy funkcjonować zgodnie z prawem Unii Europejskiej. O, bardzo dobrze, że pani redaktor o tym mówi, czyli zgodnie z traktatami, prawda? Mhm. Traktaty przewidują, że system sądownictwa, system sprawiedliwości jest domeną wewnętrzną krajów członkowskich. Dopóki nie łamie wartości wspólnoty. Według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej te wartości bardzo mocno w tej chwili są w Polsce łamane. No według Trybunału nie są łamane, bo nie mamy wyroku, który coś takiego stwierdza. Ale mamy bardzo poważne sugestie i nie bez przyczyny i Komisja, ale i Parlament się tym zajmuje. Ale te sugestie pochodzą, pani redaktor, jednak od polityków również od europejskich. No proszę wybaczyć, ale naprawdę sędziowie, będąc sędziami we własnej sprawie, też już niebezpiecznie blisko zbliżają się do polityki. Ale ja nie mówię o polskich sędziach, ja mówię o sędziach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak, pani redaktor, ale Polska przestrzega wyroków TSUE, wykonuje wyroki TSUE. Taka jest decyzja rządu Prawa i Sprawiedliwości, w odróżnieniu na przykład od naszych poprzedników, którzy mieli niewykonane wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale chcecie być tego lepsi niż wasi poprzednicy, prawda? I dlatego mówię, że my będziemy wykonywać te wyroki. Gdyby był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazujący Polsce wycofanie się przynajmniej z części przepisów tej ustawy, to rozumiem, że państwo ten wyrok wykonają. Wielokrotnie zapewnialiśmy, że będziemy te wyroki wykonywać, ale jest różnica między konkretnym wyrokiem, a między takim, no powiedziałbym, dość... Naciskiem? Mało... Nie. Raczej mówię o reakcjach części polityków i środowisk opiniotwórczych w Polsce. Powiedzmy, dość mało asertywnym podejściem, mówiącym, że powinniśmy robić wszystko, o czym mówi się na europejskich salonach, łącznie z twierdzeniami, że wyroki TSUE na przykład stoją w Polsce wyżej niż konstytucja. No tak nie jest. Mhm. A najlepszy przykład, i straszy się nas na przykład, straszy się, że jeżeli nie poddajemy się sugestiom z Brukseli, to znaczy, że czeka nas na jakiś polexit, jakieś tego typu rzeczy. No przypomnijmy, co się wydarzyło w Hiszpanii. TSUE wydał wyrok, Sąd Najwyższy Hiszpanii uznał, że konstytucja Hiszpanii jest wyższym prawem. I czy Hiszpania wychodzi z Unii? No dobrze, tylko no nie. Teraz mam wrażenie, że nasi widzowie mogą mieć pewien dualizm poznawczy, jak to się mówi, dlatego że z jednej strony przypomina pan, czy przytacza pan przykład Hiszpanii, która nie wykonuje wyroków TSUE, a z drugiej strony przed chwilą powiedział pan, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wyroki TSUE będzie wykonywał. Oczywiście, tak? Będziemy wykonywać. Podaję ten przykład, żeby ostudzić trochę gorące głowy, które twierdzą w polskiej debacie publicznej, że ktokolwiek negujący na przykład kompetencje Komisji Europejskiej w jakimś zakresie, tak jak my twierdzimy, że sprawy sądów nie należą do spraw traktatowych, grozi... No to dlaczego jakimiś... chcecie wykonywać wyrok TSUE, skoro nie należy to do Pani redaktor, sądów? O wykonywaniu, wyrok będziemy wykonywać, jak on zapadnie. My na razie cały czas stoimy na stanowisku, że to w ogóle nie jest kwestia, która podlega traktatom. Ale jeśli TSUE zdecyduje się na wydanie takiego wyroku, Prawo i Sprawiedliwość złagodzi ustawę dyscyplinującą sędziów. Jeżeli TSUE wyda wyrok, który będzie wyrokiem opartym o właściwe podstawy prawne, no to oczywiście... A kto stwierdzi, czy on jest oparty o właściwe podstawy prawne? Prawo i Sprawiedliwość? Nie, pani redaktor. W Polsce tego typu decyzje należą od Trybunału Konstytucyjnego. A, z panią prezes Julią Przyłębską na czele. Z obecną panią prezes, również z panem prezesem Rzeplińskim. Wówczas no, kompetencje Trybunału się nie zmieniają. Czyli mówiąc krótko, wracając do punktu wyjścia, ustawa nie zostanie złagodzona. No bo wiadomo, że jeżeli państwo będą twierdzili, że to jest kwestia Trybunału Konstytucyjnego, no to przecież Julia Przyłębska zrobi tak, jak Prawo i Sprawiedliwość sugeruje. No, moim zdaniem jest to niedopuszczalna sugestia. No, dlaczego? Wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego rozstrzygają zgodnie z najlepszą wiedzą, we własnym sumieniu i naprawdę, no, taka sugestia, że pani prezes Przyłębska no miałaby pani prezes otrzymuje kierować z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, spotyka się z nim prywatnie, no to proszę wybaczyć, ale wydaje mi się, że ta sugestia ma podstawy. Pani redaktor, no to, że ktoś zna się z kimś prywatnie, to jeszcze o niczym nie świadczy. Wiele osób zna się prywatnie. Nie bywa u siebie w domach. No mam wrażenie, że... I mówisz o nich, że jest odkryciem towarzyskim.
mam wrażenie, że Polacy jednak odwiedzają się w domach, nie, również no, ci. Traktujmy się ale, poważnie, no, ale panie rzeczniku. Się poważnie. No, ja rozumiem, że pani jest rzecznikiem redaktor. Partii, nie, nie, politykiem, ale pani naprawdę, redaktor. No, są a czy pani granice. Redaktor ma wyłącznie znajomych, którzy nie pełnią żadnych funkcji? Wie pan co? Funkcji. Nigdy nie byłam prywatnie u żadnego polityka w domu. I nie będę. Nie oczekuję, żeby była pani redaktor u polityka, ale czy to... ale właśnie nie oczekujmy po to, żeby też, nie mógł mi pan potem zarzucić na przykład tego, że mogę być nieobiektywna. Ale nie oczekujmy też, że każdy, kto wchodzi w sferę publiczną i zaczyna pełnić jakąś funkcję, staje się z samotnikiem i odcina się od jakichkolwiek kontaktów towarzyskich. Mhm. Kwestia tego, czy można to rozdzielić. No, mhm. Naprawdę, wychodzący sędziowie, cały prawie skład poprzedniego Trybunału Konstytucyjnego z biura Platformy dla niektórych nie jest problemem, a problemem jest znajomość taka lub inna obecnej prezes Trybunału. Biuro Platformy jednak jest budynkiem publicznym. Miejscem publicznym, jakby nie było. Podejrzewam, że gdybym chciał tam wejść... Przypuszczam, że gdyby na przykład profesor Andrzej wejść... Rzepliński wychodził z sopockiego mieszkania Donalda Tuska, to wtedy podnosilibyście takie larum, że nie widziałem takich zdjęć, nie wiem, być może państwo gdzieś je mają w szerokich archiwach. Nie, proszę mnie nie wkładać w usta rzeczy, których nie powiedziałem. W każdym razie nie sądzę, że biuro Platformy było miejscem publicznym. Podejrzewam, że gdybym tam zapukał, to albo ktokolwiek z naszych widzów, to jednak nie zostalibyśmy wpuszczeni. Mhm. A Marsz Tysiąca Tuk to było coś na skalę europejską niespotykanego do tej pory. Spodziewał się pan tego, że sędziowie z całej Europy będą przyjeżdżać wspierać polskich sędziów? Faktycznie przyjechało kilkudziesięciu sędziów z kilku krajów europejskich. Czy było to coś niespodziewanego? W pewien sposób tak. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy oczywiście na skalę całej Europy, ale pod dwoma względami. Jedno to mieliśmy do czynienia z manifestacją środowisk prawniczych, w tym sędziów, współorganizowanej przez Komitet Obrony Demokracji, organizację bardzo upolitycznioną i jasno wyrażającą swoje stanowisko polityczne. Sędziowie również tutaj opowiadali się przeciwko konkretnym rozwiązaniom rządowym, więc ocierało się to o politykę w sposób tak bliski, że można się już zastanawiać, czy dopuszczalny w przypadku sędziów. Druga sprawa, jeśli mogę dokończyć, tak, oczywiście. To mieliśmy tutaj do czynienia z protestem prawników, który odbył się w zupełnym spokoju pod ochroną policji, co też, nie wiem, czy jest ewenementem na skalę europejską, ale jest na przykład ewenementem na skalę francuską, gdzie widzieliśmy kilka dni temu również protesty prawników tłumione brutalnie przez policję z użyciem pałek. No, w Polsce nikt nie traktuje protestujących zgodnie z francuskimi standardami. Mhm. Panie rzeczniku, jeszcze jedna rzecz. Czy nadal pan podtrzymuje, czy Prawo i Sprawiedliwość podtrzymuje opinię, że politycy, którzy chcą, aby urzędnicy Unii Europejskiej zajmowali się polską praworządnością, donoszą na nasz kraj? Panie redaktor. Bo taka retoryka wśród posłów, polityków Prawa i Sprawiedliwości jest. I chciałam zapytać o pana opinię. Moja opinia jest taka, że oddać cesarzowi co cesarskie. Te kwestie, które leżą w kompetencjach Unii Europejskiej, jak najbardziej powinna się nimi zajmować Bruksela. Mhm. Dzisiaj czytałem, że na przykład europarlamentarzyści chcą wprowadzić jednolity standard dla ładowarek telefonicznych. Bardzo, bardzo dobry pomysł, przyjazny wszystkim Europejczykom. A przypomina no, pan sobie, kwestie... jak politycy Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno w Unii Europejskiej, debata nawet była w tej sprawie, prosili, aby zająć się kwestią legalności wyborów samorządowych? To też nie oczywiście, była że sobie, gestia oczywiście, należąca że sobie do Unii Europejskiej, prawda? Robił to nawet prezydent Andrzej Duda obecny. Oczywiście, że sobie przypominam i kiedy pani redaktor zadawała to pytanie, wiedziałem, że zmierzamy w tym kierunku, no to jest właśnie ta różnica. Jaka? Taka, kto stanowi o legalności wyborów w Polsce? Pani redaktor, to nie była kwestia legalności wyborów. Legalności? Nie, nie. Żeby mogły być sfałszowane, czyli że nielegalne. Mogło No to jest właśnie dwie odrębne kwestie. To, że mogło dochodzić do nieprawidłowości jest kwestią, było wówczas kwestią do zbadania. O legalności wyborów decyduje Sąd Najwyższy, co nie zmienia faktu, że jeżeli jakaś partia polityczna miała przesłanki co do tego, żeby sądzić, że były jakieś wątpliwości w sprawie wyborów, to wówczas rzeczywiście no, to nie jest kwestia tak sztywno uregulowana traktatowo, jako należąca do domeny krajów członkowskich, jak sądownictwo. Więc nie widziałem żadnego problemu w tym, żeby podnosić tę kwestię na forum Parlamentu Europejskiego. A widzi pan coś niestosownego w wywiadzie pana premiera Mateusza Morawieckiego dla Die Welt? Absolutnie nie. No, wydaje mi się, że polski premier powinien dawać wywiady wielu mediom i niemieckim, i zagranicznym, no, i w Polsce, i za granicą. No dobrze, tylko pan premier mówi tam, że cały
oczywiście skracam ten wywiad, natomiast nie wyrywam go z kontekstu, bo tutaj dokładnie jest bez żadnych skrótów zapisane. Dziennikarz Die Welt pytał pana premiera o to, że mówił o tym, że sędziowie polscy są średnio w tej chwili mniej więcej 40 plus do 50. To jest ich wiek. Podczas zmiany systemu byli jeszcze nastolatkami, mówi dziennikarz, więc nie mogli wtedy pracować jako sędziowie, zatem nie mogą być podejrzewani o socjalizm, zatem mówienie o tej postkomunie w polskim sądownictwie no, jest daleko idącą nadinterpretacją, na co pan premier odpowiedział, że to jest kwestia tego, że komunistyczni sędziowie szkolili swoich następców w latach 90. Czym się różni szkolenie w latach 90., no oprócz tego, że to już była trzecia RP i wolna Polska, od tych, którzy na przykład byli szkoleni przez tych samych sędziów w latach 70. albo 80. No tutaj mamy kilka kwestii. No jedna sprawa to jest taka, że mówimy o wieku średnim, więc zapewne zdarzają się wyjątki. Chociażby tak jak mieliśmy jakiś czas temu wyjątek w Sądzie Najwyższym, kiedy okazało się, że sędzia, który miał pełnić obowiązki jednego z prezesów, miał historię jeszcze z czasów komunistycznego sądownictwa. No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Czym różnią się sędziowie szkoleni przez tych samych starszych kolegów? Sędziowie, prawnicy ogólnie, po prostu szkoleni, nauczani w tamtym okresie, PRL-u i po PRL-u. Właśnie o to chodzi. Jeżeli nie doszło do jakiejś weryfikacji sędziów po 89 roku, pamiętamy słowa profesora Strzembosza, że sędziowie sami się oczyszczą, później sam się z tych słów wycofywał, mówiąc, że no niestety był zbyt dużym optymistą. I już do tego dochodzę. Na przykład w Niemczech po zjednoczeniu również kilkadziesiąt procent sędziów po prostu zostało wyłączonych z orzekania. W Polsce nigdy do tego nie doszło. Więc jeżeli ktoś kształcił młodych prawników w latach 70. zgodnie z komunistycznym systemem, z zasadami sądownictwa, trudno oczekiwać, żeby w latach 90. od tak zmieniła mu się optyka i żeby kształcił sędziów w sposób właściwy. Kształcił w latach 70. I co z tymi, którzy zostali wykształceni w latach 70. czy 80. To znaczy, że są złymi prawnikami? Pani redaktor, nie będę oceniał wszystkich gremialnie, ale z pewnością niezbędna była i bardzo jest to, bardzo szkoda, że do tego nie doszło, weryfikacja środowisk sędziowskich, prawniczych po 89 roku. Do niej nie doszło. Ale dlaczego skoro nie mamy w tych wcześniejszych? Dlatego, że na przykład Jarosław Kaczyński był wykształcony akurat w tamtym czasie? Ale w jakim sensie nie wcześniejszych? No dlaczego nie weryfikować prawników, którzy byli kształceni na przykład w 70. czy 80. latach? Dlaczego zakładamy, właśnie że oni będą gorszymi prawnikami od tych, którzy byli już kształceni w wolnej Polsce? Ale właśnie o tym mówimy, no, że my bylibyśmy zwolennikami tej weryfikacji, tylko jak sama pani redaktor mówi, niestety ten czas został przegapiony i większość z nich jest już w stanie spoczynku. Ale ponieważ mamy do czynienia ze środowiskiem, które na przykład prowadzi zasadę kooptacji, to znaczy sami sędziowie de facto decydują, do tej pory decydowali, kto do nich dołączy, sami się szkolili, sami się kształcili, sami przed sobą odpowiadali, no to trudno nie oczekiwać, żeby te wątpliwe wartości z lat na przykład 70., sądownictwa lat 70., nie były transferowane na kolejne pokolenie. To miał pan premier na myśli. No dobrze, czyli rozumiem, że czy Jarosław Kaczyński, czy świętej pamięci Lech Kaczyński, którego państwo uważają za najlepszego ministra sprawiedliwości w dziejach III RP, no też zostali skażeni tym nauczaniem komunistycznym, no ale po prostu, idąc tą logiką. Czy Lech, czy Jarosław Kaczyński byli sędziami, członkami środowiska, które... No, ale pani redaktor, czym innym doktorat jest... nawet robił chyba prezes Jarosław Kaczyński dotyczący marksizmu, prawda? Jednak, pani redaktor, czym innym jest jednak, czym innym są jednak studia prawnicze na uniwersytecie, który nawet w czasach komuny cieszył się jakąś tam autonomią, a czym innym jest wewnętrzne szkolenie, już rozwój w środowisku, które jest hermetyczne i które jest zamknięte na zmiany. Uczelnie w PRL-u były bardziej autonomiczne niż w latach 90. już w wolnej Polsce? Nie, pani redaktor, chcę powiedzieć, że do formowania środowiska sędziowskiego za PRL-u dochodziło bardziej już w ramach korporacji sędziowskiej niż na uczelniach. Panie rzeczniku, dzisiaj były senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław
Kłodzka i jego syn zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ja tylko Państwu przypomnę, że tutaj chodzi o bardzo głośną sprawę dotyczącą wielomilionowych łapówek związanych z funduszem dla osób niepełnosprawnych. Ja pamiętam, jak 19 stycznia ubiegłego roku Senat zagłosował przeciw temu, żeby zatrzymać i tymczasowo aresztować senatora Stanisława K. W związku z tym, skoro Prawo i Sprawiedliwość, większość senacka, może tak to nazwę, tak wtedy broniła senatora, to czy dziś Państwo są zaskoczeni tym zatrzymaniem? Nie jesteśmy. Rzeczywiście zeszły rok? Wydawało mi się, że to było już te dwa lata temu, ale mogę oczywiście źle pamiętać. Tak, wówczas, przecież już wówczas stanowisko Prawa i Sprawiedliwości było bardzo jasne. Byliśmy za odebraniem immunitetu panu senatorowi K., o którym w tym momencie mówimy. Apelowały władze Prawa i Sprawiedliwości do senatorów. Rzeczywiście okazało się tak, że solidarność środowiskowa najwyraźniej, nie wiemy dokładnie, czy byli, ilu było w tym senatorów Prawa i Sprawiedliwości, ilu było senatorów Platformy Obywatelskiej, bo głosowanie było tajne. To po tamtym głosowaniu marszałek Karczewski zdecydował, że tego typu głosowania muszą być już jawne. Senatorowie PiS-u nie bronili senatora K., a senatorowie Platformy oczywiście, bronili. Panie redaktor, nie, dopuszczam, że właśnie część senatorów PiS-u również broniła wbrew stanowisku partii, dlatego, dlatego wprowadziliśmy jawność głosowań w takich sprawach. Przypominam, że po tym głosowaniu nawet list do partii skierował Jarosław Kaczyński, gdzie jasno tłumaczył, że to głosowanie w Senacie jest niezgodne ze standardami Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego dzisiaj, kiedy osoba, o której mówimy, nie ma już immunitetu, nie dziwię się decyzji CBA, nie zamierzam, jak na przykład obrońcy tych osób, które są zainteresowani CBA z innych partii politycznych, krzyczeć, że to skandal. No, jeżeli CBA prowadzi śledztwo, prokuratura wyjaśnia sprawę, to dajmy się temu toczyć. Panie pośle, co z tą obietnicą polityków Prawa i Sprawiedliwości? Pamiętam, siedział tutaj Piotr Miller, rzecznik rządu pod koniec roku, inni przedstawiciele PiS i zapewniali, Polacy nie odczują podwyżek. Pani Nic redaktor. Z tego nie wyszło. No, czy nie wyszło, to nie wiem, bo... No, jeżeli rekompensaty mają dostać tylko ci, którzy się mieszczą w pierwszym progu podatkowym, no to ci, którzy się w nim nie mieszczą, odczują i to poważnie, te podwyżki. Pani redaktor, z całym szacunkiem, ci, którzy mieszczą się w drugim progu podatkowym, oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby większość Polaków zarabiała na takim poziomie, który już ich predestynuje do wejścia w ten drugi próg podatkowy. No jednak naszym podstawowym zmartwieniem są ci Polacy, którzy zarabiają nieco mniej niż osoby, które są w drugim progu podatkowym, bo dla nich byłoby to rzeczywiście bolesne. Uważamy, że osoby w drugim progu podatkowym jednak mają na tyle dobrą sytuację finansową, że w pierwszej kolejności powinniśmy się skupić na tych biedniejszych. No to wydaje się być naturalne. I to jest już ostateczna decyzja, która nie będzie się z biegiem roku zmieniać? Nie mamy jeszcze ostatecznego projektu. Wczoraj nawet rozmawiałem z szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów na ten temat. Ten projekt się jeszcze tworzy, więc oczywiście pewne pole do zmian jeszcze jest. Zobaczymy, jaki będzie ostateczny kształt. Dzisiaj mija rok od śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Czy Pana zdaniem Polska przez ten rok się zmieniła? Czy czegoś nauczyła nas ta historia? Trudno powiedzieć, czy Polska jako taka się zmieniła. Niestety mamy przykłady wykorzystywania tej tragedii do celów politycznych. Mam nadzieję, że przynajmniej część osób takich najbardziej zaangażowanych w spór polityczny tam gdzieś wewnątrz, na poziomie prywatnym. Ale kto Pana zdaniem wykorzystuje tę śmierć do celów politycznych? Daleko nie szukać. Wczoraj niestety Donald Tusk. Mówi Pan o tym twicie, tak? Mówię o jego twicie, gdzie połączył śmierć świętej pamięci Pawła Adamowicza ze sporem dzisiejszym o sądy. A pamięta Pan, jak politycy Prawa i Sprawiedliwości, przepraszam, że odbijam piłeczkę, no tak to w polityce działa, łączyli śmierć Marka Rosiaka z Platformą Obywatelską. No to było dokładnie tak samo, wtedy pracowałam w Sejmie, pamiętam, byłam tam, kiedy to się wydarzyło, pamiętam komentarze czy Mariusza Błaszczaka, który był wtedy szefem klubu parlamentarnego, czy innych polityków PiS, którzy dokładnie tak samo to łączyli, tylko w drugą stronę. Wie Pani redaktor, trudno nie łączyć tego zdarzenia z Platformą Obywatelską, kiedy mordercą jest człowiek, który jeszcze kilka lat wcześniej miał legitymację członkowską Platformy Obywatelskiej, w czasie śledztwa już wtedy mówił, że chciał zabić Jarosława Kaczyńskiego, tylko mu się nie udało, bo Jarosław Kaczyński ma zbyt dużą ochronę. No tutaj Stefan W. mówi, że go Platforma Obywatelska torturowała i że też chce zabić polityków Platformy Obywatelskiej.
Więc właśnie. No tutaj, więc jaka to jest różnica? No różnica jest taka, że w przypadku prezydenta Adamowicza i Stefana W. No, pretensje są do Platformy, tam nigdzie się Prawo i Sprawiedliwość nie pojawia. A zabójca Makarosiaka miał pretensje do PiSu. No. A poza tym, panie redaktor, wszystko wskazuje na to, że zabójca Pawła Adamowicza zostanie orzeczona niepoczytalność. W przypadku zabójcy Marka Rosiaka sąd stwierdził, że działał on z zimną krwią, z pełną premedytacją. Tak, na pewno pan zna ten artykuł, który wczoraj bardzo szerokim echem się odbił, dotyczący właśnie śledztwa w sprawie Stefana W. i tego, że on bardzo pięknie, trudno tutaj chyba mówić o niepoczytalności, twierdzą niektórzy eksperci, jeżeli mówi, a spoko, no, zrobię to, co zrobię, wyjdę na wolność za 2 lata, bo mnie zamkną w psychiatryku. Czy pana zdaniem w ogóle to śledztwo toczy się tak, jak powinno? Ja pamiętam, że właśnie po wspomnianej śmierci pana Marka Rosiaka akt oskarżenia gotowy był w 9 miesięcy. Tutaj minęło już 12 i sprawa jest bardzo na razie niejasna. Czy to nie budzi pana jakichś wątpliwości? Nie bardzo jestem osobą, która powinna oceniać pracę prokuratury, bo to nie jest rolą polityków, zwłaszcza, że nie mamy wiedzy na temat akt śledztwa. Prokuratorem generalnym jest polityk, no to jak to nie jest? No ale jednak jest różnica polityków. Między, nie, panie redaktor, jest różnica między funkcją prokuratora generalnego, a ocenianiem przez zwykłego posła, na przykład toczącego się śledztwa, co do którego nie ma żadnej wiedzy, nie ma wglądu do akt i tak dalej, i tak dalej. No to prokurator generalny to funkcja niejako jednak polityczna, który szef wszystkich prokuratorów, ale prokurator generalny nie prowadzi śledztw. Chodzi mi o to, że oczekiwałbym i na razie nie mamy powodów, żeby sądzić, że jest inaczej, że całe to śledztwo zostanie przeprowadzone z należytą starannością. Jeżeli potrzeba na to nieco więcej czasu, no to ja daję kredyt zaufania. Panie pośle, czy pan cieszy się z sukcesu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Ja cieszę się z sukcesu każdej akcji charytatywnej, jeżeli udaje się pomóc potrzebującym, więc to, że zostało ponad 100 milionów zebrane przez Wielką Orkiestrę, jest czymś dobrym. No i tylko trzeba mieć nadzieję, że osoby potrzebujące będą mogły z tego skorzystać, że jak najszybciej te pieniądze zostaną wydane na sprzęt. Bo i tak jak mówię, no, zachęcać do pomagania innym warto zawsze. Niektórzy bardzo wnikliwi obserwatorzy zauważyli, że pan w telewizji Polsat dostał serduszko WOŚP, które miał przyczepione, a kiedy dojechał do TVP już było zdjęte. Czemu? Tak, to dobrze, że o tym mówimy, właśnie, tak. Bo swoją drogą niezmiernie mnie bawi, że w takim zimnie, jakie było w ostatnią niedzielę, część polityków paradowała z serduszkami w klapach, sugerując, że dostawali od wolontariuszy, no to by sugerowało, że chodzili... Zimnie, w styczniu 10 stopni. Że chodzili zimnie. Jednak, no było dość chłodno w niedzielę, że chodzili po podworze bez kurtek. No dobrze, ale jak tam z tym pana serduszkiem, bo ja obiecałam internautom, że o to spytam. Proszę uprzejmie, z moim serduszkiem jest tak, to jak mówiłem na antenie Polsatu, ja nigdy nie afiszuję się z serduszkami, tak jak nie afiszuję się z innymi tego typu działaniami, bo uważam ewangelicznie, niech nie wie twoja prawa ręka, co robi lewa, jeżeli akcje charytatywne są po to, żeby komuś pomóc, a nie po to, żeby się tym chwalić publicznie. A jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której roztrząsa się, czy ktoś ma serduszko, czy go nie ma, pyta, dlaczego go nie ma, no tu można podejrzewać, że no... Czyli pan jest zdjął, bo nie chce się afiszować z pomocą. Panie redaktor, tak? Nigdy od wolontariuszy nie biorę serduszek. Bo jeżeli tropimy, czy ktoś ma serduszko, czy nie, no to można by zacząć podejrzewać. Ja nie chcę tropić, ja tylko obiecałam, że ja zapytam. Rozumiem, ale pan proszę dać potem mi skończyć myśl. To tak. Można by zacząć podejrzewać, że to serduszko ma dodatkowo jakiś wydźwięk ideologiczny, a przecież tego byśmy nie chcieli, prawda? Chcielibyśmy, żeby to była fajna akcja, która pomaga potrzebującym. A pan prezes Jarosław Kaczyński wpłaca na WOŚP jakieś datki, czy nie? Panie redaktor, sądzę, że jeżeli spotyka wolontariuszy, to na pewno nie jest obojętne. A rozmawialiście kiedyś w ogóle o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy z panem prezesem? Nie przypominam sobie, żeby akurat ten temat się trafił. Panie rzeczniku, a jak w ogóle zdrowie pana prezesa? Kiedy on wróci do pracy, czy już wiadomo? Mówię do pracy takiej stacjonarnie na ulicy Nowogrodzkiej, bo to, że cały czas i przyjeżdżają do niego ministrowie i prezesi, i że jest aktywny, no to wiemy, ale już wiadomo, kiedy wróci na Nowogrodzką? No to oczywiście będzie decyzja lekarzy, na jak długo pan prezes będzie jeszcze miał zwolnienie lekarskie. No, trudno mi spekulować co do daty, bo lekarzem nie jestem. Ale ta rehabilitacja idzie zgodnie z planem? Z tego co wiem, zgodnie z planem. A czego, już ostatnie pytanie obiecuję, dotyczyło tak trochę nieoficjalnie, jakby pan mógł powiedzieć, spotkanie pana prezesa z panem premierem i z Wiktorem Orbanem w ubiegłym tygodniu?
Głównie bo znamy polityki, tylko taki ten oficjalny komunikat, no, ale no rozumiem, że podczas takich spotkań panowie się znają jak łyse konie, no przepraszam za kolokwializm. Ale dużo więcej, ja też przepraszam za kolokwializm, pani redaktor ode mnie nie wyciągnie, bo również z naszymi węgierskimi kolegami się umawialiśmy, że no, pewne sprawy zatrzymamy dla siebie, szczegóły tych rozmów. No, rozmawialiśmy o współpracy międzypartyjnej głównie. No. Oczywiście na forum przede wszystkim Unii Europejskiej, bo to jest ten, ta arena, gdzie mamy najwięcej wspólnych spraw. Problemów. Problemów w Unii jest sporo i dobrze by było, żeby rzeczywiście rozmawiać. Polską i Węgrami zajmuje się Unia Europejska, jeżeli chodzi o kwestie praworządności. I wracamy na przykład do wspomnianej przeze mnie Francji, gdzie pałuje się protesty prawników, a Unia Europejska uznaje, że nie ma problemu. Dwa dni temu poseł Bartoszewski w przypływie szczerości przyznał, że trudno oczekiwać, żeby Unia zajmowała się największymi swoimi członkami, czyli Niemcami i Francją. No ja bym chciał, żeby to się jednak zmieniło i Polska dąży do tego, żeby wszyscy w Unii byli traktowani jednakowo. Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, państwa gościem był dziś w Ekspresie Biedrzyckiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję państwu i widzimy się jutro.